na moim kanale. Dzisiaj będzie taki filmik bardziej na luzie, na spontanie. Chodzi mi głównie o ten temat poruszyć, czy warto odcinać się panele fotowoltaiczne w zimie. Jak sami widzicie, zima na całego. Czy za wszelką cenę? Moja odpowiedź jest prosta. Czy macie instalację na gruncie, czy na dachu? To jest właśnie kluczowe spojrzenie na ten temat, bo jeśli macie instalację na dachu, to ja bym nie ryzykował dla paru watów, może ewentualnie kilowatów, żeby na przykład złamać rękę, nogę, spaść z dachu, bo to jest na wysokości, tam jest lód, ślisko, śnieg. Za wszelką cenę nie sądzę, żeby tutaj ktoś się pokusił, ale jeśli macie instalację na gruncie, jak najbardziej. Dlaczego ja odśnieżam w zimie? Bo ja zawsze odśnieżam, nawet jak będzie mała warstwa śniegu. Ponieważ jeśli mamy nawet warstwę śniegu małą i zacznie nam się topić, energia jakaś będzie produkowana przez te panele fotowoltaiczne, będzie woda. A jeśli przyjdzie już wieczór, to wszystko zamarznie. I tak codziennie niemal może być taki cykl i ta warstwa lodu będzie się poszerzać, pogrubiać. A jeśli przyjdzie nam już jakieś ładne słoneczko, żeby to wszystko stopić, potrzebuje dnia, może i dwóch, a w zimie nie mamy takiej możliwości. Przyjdzie jeden dzień ładnej pogody, panele trochę się podtopią, ale produkcji niestety nie będzie. Nie będziemy przygotowani na tę produkcję. Takie jest moje zdanie. Warto przynajmniej poświęcić chwilę i ściągnąć tych 10 paneli na przykład, trochę tego śniegu lekkiego, niż później się męczyć, ewentualnie nie mieć żadnej produkcji. Szczególnie w off-gridzie, kiedy każdy wat, każda kilowatogodzina jest dla nas bardzo cenna. Więc teraz pójdziemy oglądać nasze panele, no i odśnieżymy przy okazji. Jesteśmy już przed moimi panelami fotowoltaicznymi. Coś tam sobie chcą radę dać, same się odśnieżyć. Coś tam chyba już zaczynają się lekko grzać, ale bez człowieka nie dadzą rady. Sprzęt mam przygotowany. Ściągaczka kupiona na polskim aukcyjnym portalu. Linkę tam wsadzę w opisie, może ktoś będzie ciekawy. Ponieważ długość jest 4 metrów, więc spokojnie sobie tutaj sięga do samej góry. Bo każdy panel ma, jak wiecie, ponad 2 metry. Więc 2 metry, 4 metry długości. Na początku musiałem sobie drabinkę brać i miałem taką 1,5 metrową i musiałem sobie dawać radę. A teraz na wygodzie z gruntu stoję i ściągam. Bardzo wygodne i szkoda się męczyć na drabinie. Dobra, odśnieżamy, zobaczymy, czy jakaś produkcja jest, bo jak patrzyłem dopiero, to woltar se wzrósł do 120, przepraszam, a produkcji nie było. Jestem po odśnieżeniu już paneli. Patrzcie, panele sobie same dają radę. Nie wiem, czy zobaczycie. One same się już topią. Więc dbanie o panele, nawet w zimie, ma swoje korzyści. W każdej chwili, jak teraz słońce może wyjść, bo w zimie tak jest, przychodzi słoneczko na jeden dzień, no i chcemy wykorzystać je jak najbardziej. Więc każde takie dbanie o panele przygotowuje nas do jakiejś produkcji, która może nastąpić. Nie liczę, że teraz jakaś duża produkcja jest, ale moim zdaniem coś może osiągniemy na ten dzień dzisiejszy. Jestem teraz przy falowniku, do którego odśnieżałem panele. Napięcie wzrosło 382 V, 381. Dobry wynik, jak najbardziej. Zobaczmy, jaka jest produkcja. Tutaj nie w tym kierunku. Input z PV mamy 0,8 A, czyli produkcja jest. Mamy 338. Moim zdaniem imponujący wynik, jak na tą pogodę. Sami musicie sobie uświadomić, czy się opłaca odśnieżać panele, czy nie. Dla mnie w systemie off-gridowym taka energia jak najbardziej obsłuży mi nawet, moim zdaniem, na tą chwilę dom. Zerknijmy sobie, co jeszcze jest z turbiny wiatrowej, bo nawet nie wiem. Mamy tak, bateria 51,9, 52 V.
z turbinki. No, niestety. Mamy 0,02 ampera z turbiny wiatrowej, czyli to może być nawet 20 W, 30, tak sobie liczę, więc to jest prawie nic. Chociaż wieje tak od wczoraj, więc zawsze jakaś tam produkcja śladowa jest, ale ten wiatr nie jest ogromny, żeby cokolwiek wspierał, ale widzę, że coś nawet rośnie. Ach, myślę, że do 1 ampera dzisiaj jest jakaś produkcja, więc to jest około 52 W, jeśli się nie mylę. Dobra, musicie sobie uświadomić, czy się opłaca odśnieżać panele. Teraz moja kolej na odśnieżanie kostki. Gruby, ciężki śnieg, więc zejdzie mi trochę. Trzymajcie się, powodzenia, miłego dnia życzę.